Bartek, co byś powiedział o tym meczu? Porażka 1-3 przede wszystkim powoduje to, że po remisie Puszczy jesteście już w strefie spadkowej. A tak analizując to spotkanie, no to tracicie gola do szatni. Niby później przy 0-2 jest ta bramka na 1-2 dająca jeszcze nadzieję, ale po 11 minutach znów nieprzykryty piłkarz Widzewa Antoni Klimek zdobywa na 3-1. No i generalnie biorąc pod uwagę całe spotkanie, wydaje się, że to w pełni zasłużona porażka. Jak powiedziałem już wcześniej, też tak uważam, byliśmy słabszy jakościowo zespołem, popełnialiśmy za dużo błędów, nie byliśmy odpowiedzialni za piłkę i mimo tego, że bardzo chcieliśmy, bo wydaje mi się, że tego nie można zabrać, to nikt punktu za to, że się chce, nie daje i musimy się wziąć garść, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to droga jest tylko jedna, a my nie mamy takiego zamiaru, żeby gdzieś tam w tej strefie spadkowej być i chcemy utrzymać Ekstraklasę dla Korony, więc cóż, kolejne mecze przed nami i nic nowego nie powiem. Będziemy walczyć i starać się odwrócić tą sytuację. Nie ma co gdybać, no pewnie po twoim strzale, gdyby nie poprzeczka, a gol, to może by się to ułożyło inaczej, ale nie będę tego w ten sposób analizował. Spore wolne przestrzenie, gdzieś tam braki w komunikacji, nie wiem, z czego to wynika, że nie pilnowaliście tego, co do tej pory jakoś tam było robione w miarę pozytywnie. Nie mam pojęcia, co się z nami stało dzisiaj. Ten mecz z Pogonią wyglądał całkowicie inaczej. Nie mam usprawiedliwienia, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Musimy to przeanalizować, zobaczyć, co było tak naprawdę źle, bo na gorąco też nie chcę oceniać na szybko i wydawać jakichś wyroków, bo jest ciężka sytuacja dla nas i na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie ten wynik spotkania. Czy gdzieś tam to widmo spadku tak mocno już zagląda wam w oczy? Jaka jest atmosfera w szatni? No, ciężko po serii bez wygranego meczu i po porażce 3-1 z tak ważnym rywalem dla nas, jak i dla naszych kibiców. Ciężko, żeby ta atmosfera była dobra, żebyśmy się cieszyli, bo to było dziwne, więc pracujemy dalej i naprawdę mocno w to wierzę. W tamtym sezonie też nas wszyscy skreślali i mówili, że nie damy rady, a daliśmy i naprawdę mocno w to wierzę, to nie są puste słowa, mocno w to wierzę, że damy radę i ten sezon też się zakończy happy endem. Już powiedz, co się dzieje z zespołem Korony Kielce, bo brak zwycięstw to jedno, ale dzisiaj jeszcze sporo uwag jednak do gry, błędów popełnianych gdzieś tam w kryciu, wolne przestrzenie, nieprzymilnowanie zawodnika, brak do skoku, no wszystko to wyglądało jakby pół tempa za wolno. Szczerze to nie mam pojęcia, bo na treningach wyglądamy całkowicie inaczej. Przychodzi mecz, nie wiem, czy to ciśnienie, które jest teraz na nas, bo jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tabeli, nas tak przytłacza, ale dzisiaj zasłużenie przegraliśmy, byliśmy drużyną gorszą, Widzew dominował przez prawie cały mecz. No, ciężko coś powiedzieć, na pewno nie tak to powinno wyglądać, nie tak się walczy o utrzymanie Korony, nie tak się walczy o życie tak naprawdę. Boli to, ale zostało nam jeszcze 8 meczów, musimy być razem, na pewno musimy to przeanalizować, bo no, nie możemy tak grać na pewno dalej. Wiesz, przerażające to jest to, że mamy 26 kolejek za sobą, a Korona Kielce tylko 4 razy cieszyła się z kompletu punktów. No, na pewno jest to niepokojące. Nas też to gdzieś bardzo boli. Naprawdę w tej szatni wszyscy zawodnicy chcą. To nie jest tak, że tutaj ktoś nie chce, no po prostu nie wiem, nie wychodzi, nie wiem, przytłacza nas ta sytuacja. Nie mam szczerze pojęcia. Na pewno będziemy no mocno trenować dalej, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Tak jak mówię, mamy 8 meczy. Rok temu byliśmy też w złej sytuacji, udało się. Wiem, że jest ciężko, ale tak jak mówię, ja wierzę w ten zespół, wierzę w tego trenera i wierzę, że za tydzień wygramy.